Ja nie słyszałem, mówiąc szczerze, jakiegoś skomasowanego ataku za marnowanie pieniędzy publicznych, za tego rodzaju inwestycje jak Izera. I myślę, że obie strony stosują taką maksymę, kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej i my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych do pewnego stopnia. No tak, no tak jak masz wojny mafijne i jedna mafia nie donosi na drugą na policję. Tak, tylko rozwiązują te sprawy. Rozwiązują po swojemu te sprawy między sobą. Mhm. To trochę oczywiście z przymrużeniem oka, chociaż. Tak, tak. Chociaż. Cześć Przemku. Miło Cię gościć tutaj u nas w Świetlicy Wolności. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch książkach, które napisałeś i które wydajesz u nas w Warsaw Enterprise Institute, w naszym wydawnictwie. Pierwsza z tych książek, i jej poświęcimy pierwszą część naszej rozmowy, to jest Czarna Księga, która zawiera 49 przykładów marnowania pieniędzy podatników. Także to jest księga, która dotyczy waszych, moich, twoich podatków i tego, jak lekkomyślnie, lekkodusznie obchodzą się z nimi polscy urzędnicy, polscy politycy, wszyscy, którzy mają nad nimi jakąś pieczę i władanie. Druga książka, o której porozmawiamy w drugiej części, to Mity i zaklęcia. Ona już z podatkami nie ma zbyt wiele wspólnego, chociaż w sumie coś się znajdzie, to też o tym może porozmawiamy. Więc dobrze, zacznijmy od tej czarnej księgi. To jest nasz pomysł jako Warsaw Enterprise Institute. To myśmy wyszli z tą inicjatywą, a twoim zadaniem było zebranie i opisanie ze swadą 49 właśnie przykładów marnotrawstwa środków publicznych, tak to nazwijmy. To było ciężkie zadanie? Nie było łatwe, no bo tych przykładów jest bardzo wiele, no a chcieliśmy wybrać te najciekawsze, tak żeby one się nie powielały, prawda? Jak myślimy o przykładach marnowania pieniędzy, o jakichś bublach inwestycyjnych, to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to będą jakieś infrastrukturalne problemy, często jakaś źle wykończona droga, chodnik, który jest nie taki, jak być powinien, krzywy, źle posadzony albo nie w takiej ilości, jakiej chcieli mieszkańcy drzewa. No to wiadomo, że takich przykładów znajdziemy mnóstwo, a my chcieliśmy wybrać takie perełki, a przy okazji skupić się na różnych sferach wydatkowania tych pieniędzy w sposób no nieadekwatny, czyli nie oszczędzaliśmy, można powiedzieć, nikogo. Czy to władza centralna, samorząd, gmina, mała, duża, inwestycje wielomilionowe, jak i te za kilka tysięcy złotych. No i ta książka jest absolutnie apolityczna w tym sensie, że każda władza, każda partia odnajdzie tutaj swój wkład. Zdecydowanie. Nikogo nie dyskryminowaliśmy. Mhm. Także okazało się, że ta dezynwoltura w posługiwaniu się groszem publicznym charakteryzuje właściwie wszystkie partie bez względu na to, jaką proweniencją się wykazują, czy to są lewicowe, czy prawicowe, czy partie środka. Tutaj zawsze ten element wspólny, takie porozumienie ponad podziałami chyba funkcjonuje. Tak, myślę, że mogą sobie wszyscy zgodnie podać rękę, że każdemu z tych wspomnianych przez ciebie stronnictw udało się no, zepsuć trochę inwestycji i niepotrzebnie wydać publiczne pieniądze na cele, które często spaliły na panewce, albo które na tyle były nieudolne, że trzeba było dokładać jeszcze więcej, aby je poprawiać, żeby je ratować. No dobrze, to teraz porozmawiamy o konkretach. Taki przykład, który tutaj jest opisany, który dla ciebie jest najbardziej emblematyczny, najbardziej wymowny, jeśli chodzi o to marnowanie środków publicznych. Zastanawiałem się nad tym. Nie ma chyba takiego jednego przykładu. Możemy zdradzić, że jest ich 49, całkiem spora liczba. I myślę, że można je podzielić na kilka kategorii, to znaczy takie przykłady mocno śmieszne, zabawne, oczywiście kosztujące podatnika, ale wzbudzające pewne uśmiech politowania, no jak i te duże, giga inwestycje, do których mamy zastrzeżenia, no jak i te inwestycje takie pośrednie, czyli że trochę śmiech przez łzy. Jak mnie zapytałeś, to pierwsze, co mi przyszło na myśl, no to przykład, zresztą jeden z pierwszych, które tutaj w tej książce czytelnik będzie mógł się z nimi zapoznać. To jest słynna białostocka toaleta za bagatela 400 tysięcy złotych, szalet publiczny w zabytkowym parku. W Białymstoku można za to mieszkanie kupić. Tak. Tak, tak. No a mieszkańcy przez bardzo, bardzo długi czas z tej toalety nie mogli skorzystać, o ile się nie mylę, to do tej pory nie mogą, dlatego że na początku tego całego zamieszania powstał problem związany z tym, że w takim miejscu objętym ochroną zabytkową no, trzeba spełnić dodatkowe normy, jeśli się takie obiekty stawia.
Tego tutaj nie dopilnowano. Nadzór budowlany miał pewne zastrzeżenia, mianowicie chociażby takie, że nie zbudowano przedsionka adekwatnego, odpowiedniego w tej toalecie. Były jeszcze jakiegoś kwestie instalacyjne. A czy ten przedsionek był za mały, czy...? W ogóle go nie było. Tak uznał inspektorat nadzoru budowlanego. Były jakieś kwestie techniczne, parametry, które nie zostały spełnione. No więc na tą piękną, bogatą, znaczy czy piękną, to bym polemizował, bo to taka bryła, bym powiedział, mnie się kojarząca z czasami słusznie minionymi, szara, ciężka bryła. No tak, ale to jest kwestia gustu. Może niektórzy uznają to za dzieło sztuki. Natomiast zastanawiamy ten proces decyzyjny, który zachodzi w głowach urzędników, gdy decydują się na takie inwestycje. Przychodzi urzędnik X do urzędnika Y i mówi, mam wspaniały pomysł, Białystok będzie z tego znany, zrobimy najdroższy kibel świata. Tak. Co ty na to? A to mówi, świetny pomysł, stary, mamy akurat 400 tysięcy złotych, budujemy. Jakby, bo to wydaje się, że ten proces decyzyjny nie jest niczym ograniczony, że to czysta fantazja urzędnicza jest w stanie podyktować największy absurd i nikt nie jest temu w stanie po drodze zapobiec, że nie ma mechanizmów, które by coś takiego ograniczały, kontrolowały. Jak to działa? Dlaczego takie absurdy się pojawiają? No, myślę, że tutaj odpowiedzi może być co najmniej kilka. Bezmyślność jakaś to będzie jedna z tych przyczyn. Brak przewidywania konsekwencji, brak sprawdzenia wszystkiego dokładnie, to mi się z kolei przypomina przykład z Łodzi, gdzie wybudowano wiadukt, który okazał się za niski, bazowano na nieaktualnych planach, zdecydowanie nieaktualnych, nie porozumiano się też z innym podmiotem, który w tym miejscu robił swoją instalację drogową, także można było pewne rzeczy tej i wielu innych inwestycjach przewidzieć, zadziałać, zaplanować tak, żeby nie było jakichś potknięć po drodze. No, myślę też, że jest więcej powodów. Może czasem pewne nietrafione inwestycje czy pomysły wynikają na przykład z chęci przypodobania się mieszkańcom, wyborcom, zrobienia czegoś pod publiczkę, czasem zaspokoić swoje ego. No, tu z kolei przychodzi mi na myśl przykład Wrocławia. Mamy sporo tutaj. Wrocław jest dość mocny w tej księdze czarnej. Przychodzi mi na myśl pan prezydent Jacek Sutryk, który wpadł na przykład na pomysł dofinansowania sporą liczbą pieniędzy długopisów dla maturzystów. To znaczy, no właśnie. To przydatny prezent. No, wydaje się, czymś te matury trzeba napisać. Czymś te matury trzeba napisać, ale wydaje mi się, że jakby maturzyści byli na ten wydatek przygotowani. Nie była to jakaś kwestia tego, że ktoś ubogi nie miał na laptopach, wiadomo, który byłby do jakiegoś projektu konieczny, tylko mówimy o długopisach, na które w sumie łącznie wydano naprawdę, no nie chcę wszystkiego zdradzać, bo mam nadzieję, że nasi czytelnicy będą zapartym tchem tę książkę studiować i wertować. Nie chcę wszystkiego zdradzić, ale tam naprawdę no niemałe pieniądze takie, za które myślę solidny samochód można by dzisiaj kupić. Może to były jakieś długopisy grawerowane w złocie. No. Takie bondowskie długopisy mi się przypominają, które mają wiele jakby funkcji, wielofunkcyjne. Natomiast wydaje mi się, że były cechą charakterystyczną ich było to, że znajdował się na nich grawer podpis Jacka Sutryka, także został uwieczniony, jego jakby godność została uwieczniona na tych długopisach. No dobrze. No to prezydent po prostu przeszedł do historii, mimo że te długopisy pewnie będą się walać po szufladach, bo młodzież nie pisze już teraz w ogóle długopisem, no ale tak, ale to ma jakaś głęboka myśl za tym jednak stała. Tak mi się wydaje, jakby skojarzenie złośliwe pod kątem prezydentów raczej dotyczyło naszej głowy państwa, pana prezydenta Dudy, do którego niektórzy chcieli mu przylepić, prawda, to on przynajmniej pseudonim długopis, nie zrobił, on tego nie zrobił, nie wygrawerował swojego imienia i nazwiska, swojej godności na długopisach, a zrobił to, uprzedził go Jacek Sutryk. No, ciekawa sprawa. Pozazdrościł. Pozazdrościć, po prostu. To mi się należy ten tytuł, a nie prezydentowi RP. No dobrze, żarty żartami. Na dobrą sprawę to są poważne kwestie, bo mówimy o pieniądzach pozyskanych zarówno z podatku dochodowego, który potem wraca do samorządów, no jak i z opłat lokalnych, rozmaitych, podatku od nieruchomości, które są traktowane w taki sposób niezwykle lekkomyślny, lekkoduszny, a tak ten fakt uderza mnie w zestawieniu z drugim, bardziej politycznym, że bardzo często te lokalne władze mają długą przeżywalność. Czyli mamy mnóstwo prezydentów, którzy rządzili, nie wiem, 20 lat z rzędu. To tak jakby ci ludzie, będący ich, nie chcę powiedzieć poddanymi, ale w obrębie ich władzy prezydenckiej,
wybaczali im te właśnie potknięcia przy wydawaniu środków pieniędzy publicznych tym samorządom, tym prezydentom. I pozwalali im kontynuować tę misję przez kolejne kadencje, tak, powiedzmy, nie zważając na te problemy. No właśnie, pytanie jest takie, czy my po prostu już tak przywykliśmy do tego, że już machamy na to ręką, na te wydatki absurdalne? Ciężko mi powiedzieć tak jednoznacznie. Myślę, że znowu odpowiedź powinna być wielowątkowa, wiesz. Przywykliśmy na pewno w jakiś sposób tak. Od lat się mówi o tym, że wyborca, czy to w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych, ma stosunkowo krótką pamięć. Teraz w tych czasach internetowych, mediów społecznościowych, to w ogóle wydarzenie goni za wydarzeniem. To, co było lat temu, 2-3, to zdaje się, że jest prehistoria, a co dopiero jakbyśmy mieli analizować, bo czasem, prawda, problem z tymi inwestycjami jest taki, że ich długofalowe skutki pojawiają się w perspektywie dość długiej, więc czy ten samorządowiec, który wydaje te pieniądze publiczne, który daje te pieniądze publiczne na inwestycje, jest w stanie prześledzić jakby proces decyzyjny i sprawdzić, na ile się to opłaciło i czy te pieniądze z jego portfela zostały wydane w sposób należyty. No, kolejny przykład mi tu przychodzi. To z pewnego lotu ptaka teraz można spojrzeć, jak termy na Warmii się sprawdziły, warmińskie termy słynne, które okazały się po czasie, że one są zimne po prostu, że trzeba do nich dopłacać, do ich ocieplania, no i one trafiają pod młotek, tylko nikt ich nie chce kupić. Podejrzewam, że jak Warmia i Mazury usłyszała o tej inwestycji, która była zresztą jedna z największych w regionie od wielu lat, to się ludzie ucieszyli, że coś takiego będzie, że to wzbogaci kulturowo region, że będzie to oferta zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i dla turystów. No a później okazuje się, że pojawiają się kłopoty. No tylko nikt pewnie nie przewidywał z mieszkańców, no z decydentów, to powinien się zastanowić nad tym, czy te temperatury będą odpowiednie, czy to się wszystko zbilansuje i opłaci. No, ale wiemy, jak jest. Mhm. No a powiedz, jak wygląda odpowiedzialność decydentów właśnie za tego rodzaju inwestycje nietrafione, przeszacowane, niedoszacowane, głupie, absurdalne. Czy oni ponoszą jakąś odpowiedzialność? Ustaliliśmy, że polityczne to raczej nie ponoszą. Więc czy no nie wiem... Ktoś moralną jakąś odpowiedzialność? Moralną, może w środku, w tych urzędach jakieś są jednak instytucje kontrolne, może nikt co jakiś czas wskazuje te błędy i wypaczenia i to ma jakiś skutek rzeczywistości? Czy totalna bezkarność? Znaczy, wiesz, tu jest problem. Wydaje mi się, że wszyscy możni tego kraju z różnych szczebli jakby korzystają z pewnej bezkarności. Rzeczywiście nie ma jakby takiej kultury prawnej czy procedur, które by nam pozwalały się w jakiś skuteczny sposób zabezpieczać. No zawsze w wielu przypadkach tych inwestycji ktoś może powiedzieć, no ale przecież niektórym to się podoba, no ale o co chodzi, no może trochę się spóźniliśmy, dołożyliśmy pieniędzy, ale w końcu działa. Wydaje mi się, że tej odpowiedzialności, no już nie mówię o karnej, no to nie ma, ale czy moralnej, no też bym powątpiewał, czy politycy jakby mają na tyle w sobie w większości pewnych odruchów takich moralnych, etycznych, żeby się uderzyć w pierś. No rzadko to słyszymy, żeby ktoś powiedział, przepraszam, zawaliłem, nie udało się, mogliśmy to zrobić lepiej, nie wiem, oddaję się do państwa do dyspozycji. No raczej krucho. Na dobrą sprawę, jak mówimy o pieniądzu publicznym, to dopóki nie mamy wielkiego kryzysu w państwie, mam na myśli kryzysu gospodarczego, który by się potem przekładał na kryzys właśnie budżetu państwa, to te wszystkie opowieści o absurdach wydatkowych państwa, no właśnie są takimi dowcipami przy piwie, można powiedzieć. No bo właściwie, no okej, no ktoś to jakie pieniądze wydał, ale jaki to ma bezpośredni efekt dla dobrobytu bądź jego ubytku, tego dobrobytu dla jakiegoś poszczególnego obywatela, no pewnie niewielki albo niedostrzegalny. Nie? Tak naprawdę ta taka, no tak jak już powiedziałem, dezynwoltura w wydatkowaniu środków publicznych, ona wychodzi dopiero na jaw i to jak ona się odkłada w czasie, w momencie jak jest gorzej, jak pojawia się kryzys, jak się okazuje, że te inwestycje były nietrafione i że trzeba szukać środków, których nie ma, bo wydaliśmy je bardzo głupio, prawda? W związku z tym trzeba się zadłużać, potem jak się zadłużamy, no to wówczas jesteśmy zależni od tych, którzy nas kredytują, więc ich oczywiście, jak to bywa w przypadku dłużników, nienawidzimy, bo dłużnicy raczej nie kochają tych, którzy im pożyczają pieniądze. Oni czegoś od nas potem wymagają i mamy taką Grecję na przykład, oczywiście ekstremalny przykład. Grecję lokalną. Grecję lokalną, dokładnie. Więc jakby pytanie, czy istnieje sposób przekonania obywateli, że należy patrzeć na to wydawanie grosza publicznego nie tylko od święta,
ale właśnie w sposób metodyczny. My chcemy tę Czarną Księgę publikować co roku. Chcemy dokonywać przeglądu kolejnych przykładów marnowania grosza publicznego w oparciu o tak naprawdę wiedzę pozyskiwaną oddolnie, czyli obywatel tego czy innego powiatu albo gminy będzie mógł zgłosić nam za pomocą specjalnego formularza na naszej stronie właśnie przykłady ze swojej okolicy. My to będziemy weryfikować i dorzucać do Czarnej Księgi. No właśnie idea stoi za tym taka, żeby to było coś, co się robi cały czas, czyli ten monitoring, oddolny obywatelski monitoring wydawania pieniędzy publicznych, żeby on cały czas funkcjonował. Ale pytanie jest, czy będzie wystarczający bodziec dla ludzi, żeby się tym tak przejmowali. Jak go stworzyć? To jest moje pytanie do Ciebie. No właśnie, myślę, że tutaj dobrze, słusznie zauważyłeś, że my chcemy tą cegiełkę dokładać poprzez właśnie tą publikację. Natomiast trzeba na sprawę patrzeć według mnie długofalowo. I co zatem? To jest chyba kwestia w dużej mierze pewnej kultury, kultury prawnej, kultury obyczajowej, która musi też okrzepnąć. Musimy jej dać pewien czas. Problem według mnie polega na tym, że ludzie tak trochę patrzą przez palce na te różnego rodzaju nietrafione inwestycje, czy wyrzucenie, mówiąc brzydko, pieniędzy w błoto publicznych, samorządowych, z tego względu, że u nas ciągle pokutuje u wielu ludzi według mnie takie przekonanie, że to, co jest jakby publiczne, to jest niczyje, że my się jakby nie do końca utożsamiamy. Znaczy to się zmienia. Mnie się wydaje, że to się zmienia, tylko jest to proces powolny i myślę, że z biegiem czasu coraz bardziej ludzie będą na to zwracać uwagę. No mamy według mnie dobre i słuszne inicjatywy decentralizacyjne, takie jak budżety obywatelskie, że to ludzie decydują, w pewnym momencie mówią urzędnikom, że my chcemy tutaj boisko, a nie chcemy, żebyście nam tutaj parkingu budowali, albo odwrotnie, nie chcemy tutaj, nie wiem, kolejnej ścieżki rowerowej, bo jest nam potrzebny tutaj parking, czy chcemy jakiejś... No wtedy akurat urzędnicy nie posłuchają. To akurat jest rzeczywiście wtedy, przykład, to myślenie życzeniowe. Tak. Tego mogą nie posłuchać, ale jeśli życzą sobie mieszkańcy więcej zieleni, to myślę, że jak najbardziej. Tak. Jest to oddanie im pewnego pola, więc jeśli oni mają wtedy pewną działkę taką budżetową, jak w ramach budżetu obywatelskiego, to mogą rozliczać i chętniej będą rozliczać tą władzę no, z czegoś, czego sami oczekiwali. To będzie jedna z cegiełek. Natomiast długofalowo, no dobrze by było, żeby też klasa polityczna w pewien sposób, no szczególnie, że mamy za sobą szereg kryzysów ekonomicznych, no, mamy wojnę za wschodnią granicą, tych pieniędzy potrzeba na militaria, na dozbrojenia, mieliśmy lockdowny, więc tych pieniędzy brakowało i warto by, no, zreflektować się. No problem w tym, że klasa polityczna dobrze wie, że ona robi to samo, czyli, no nie wiem, mamy taką sytuację jak budowa fabryki samochodów elektrycznych, państwo stwierdziło, że będzie konkurować z Elonem Muskiem i swoją Izerę stworzy. No, wydawałoby się, że idealny chłopiec do bicia dla opozycji, bo przecież głupszej idei nie można było wymyślić w rządzie, który wyborów nie był w stanie przeprowadzić, prawda? Tak. Więc no, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Mierzmy siły na zamiary. I teraz ja nie słyszałem, mówiąc szczerze, jakiegoś skomasowanego ataku za marnowanie pieniędzy publicznych, za tego rodzaju inwestycje jak Izera. To nie jest leitmotyw wypowiedzi Donalda Tuska, to nie jest leitmotyw wypowiedzi żadnego innego polityka opozycji. To się może gdzieś pojawiać okazyjnie, ale to rzadko jest coś, co się traktuje jako problem systemowy. Bo wiadomo, że nasi to robi właściwie podobnie i to samo. I tutaj trzeba być symetrystami w głębi duszy, uczciwymi wobec samych siebie. No, potem oni przyjdą, też nam będą to, prawda, wyciągać. Lepiej tutaj właśnie to porozumienie ponad podziałami zastosować w tej wyjątkowej kwestii. Czyli myślisz, że obie strony stosują taką maksymę, kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej i my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych do pewnego stopnia. No tak, no tak jak masz wojny mafijne i jedna mafia nie donosi na drugą, na policję. Tak, tylko rozwiązują te sprawy. Rozwiązują po swojemu te sprawy między sobą. To trochę oczywiście z przymrużeniem oka, chociaż. Tak. No dobrze, czyli 49 przykładów w tej książce, w Czarnej Księdze. Każdy z was, z państwa może to sobie przejrzeć, przeczytać. No nie polecamy tego do lektury przed snem, bo to podnosi ciśnienie. Raczej za dnia, co jakiś czas, po jednym przykładzie, jak się robi sennie w pracy, to warto sobie doczytać. Właśnie zastanawiający, na jaki nastrój, prawda? Czy jeśli dobry się ma, no to wtedy się popsuje, czy może już czytać wtedy, jak jesteśmy trochę
i mam markotni i mamy zły humor, no bo i tak już, czy nam się tak o 10% pogorszy, no to może lepiej na smutek jakiś przeczytać. Może też na smutek, no bo to prosimy... Książka dobra i na smutek, i na dobry humor. Tak, więc no. Proszę się dzielić doświadczeniami z lektury tej książki właśnie, czy ona poprawia humor, czy go psuje, i czy podnosi ciśnienie, czy je obniża, to potem uwzględnimy, przeprowadzimy badania, statystyki oczywiście opublikujemy. Będziemy też, właściwie ten... plebiscyt już trwa, już został ogłoszony w momencie prezentacji tego podcastu, bo oczywiście nagrywamy go odrobinę wcześniej. Plebiscyt na najbardziej absurdalny wydatek, który się znajduje i jest napisany w tej książce, więc jak już przeczytacie Państwo wszystkie, wybierzecie ten najbardziej podnoszący ciśnienie albo najbardziej rozbawiający Was wydatek, to zagłosujcie. Oczywiście wręczymy odpowiedni upominek jego autorowi, bo ich autorów także tutaj identyfikujemy, tychże wydatków, więc on się na pewno nie poczuje pominięty, prawda? Trzeba jednak tego rodzaju rzeczy eksponować, takie osoby też na piedestał, taki, nie wiem, czy najbardziej chlubny, ale jednak wynosić. Zachęcamy. No dobrze, ale właśnie to właściwie ciekawym przejściem do Twojej drugiej publikacji, która u nas się ukazuje, czyli Mity i zaklęcia, jest ta kwestia stosunku do pieniędzy i do tego, że to jest jednak fakt rzeczywistości, że te pieniądze są marnowane, a traktujemy to tak lekko. Ty podnosisz kwestię właśnie tego, jak obecnie postrzega się fakty i jak postrzega się rzeczywistość i emocje, i te fakty stają się coraz mniej istotne w życiu społecznym, coraz bardziej istotne stają się emocje. A to jest jeden tylko z wątków, który poruszasz w swojej książce. Mity i zaklęcia, w ogóle skąd tytuł, czym to się różni, prawda? No, powiedz parę słów. Mity i zaklęcia XXI wieku, tak. W ogóle może zacznę od tego, bo to przejście między tymi książkami jest płynne, w pewien sposób ciekawe. Wpadłem na pomysł, żeby napisać książkę traktującą, tak jak mówisz, o myśleniu i o tym, jak pewne emocje, narracje i opowieści o świecie urastają do rangi mitów i jak zatracają się pewne fakty, uciekają nam pewne niuanse z życia, to na co ma wpływ chociażby, czy pieniądze mają na to wpływ, polaryzacja polityczna, jakieś bańki tożsamościowe. Zastanawiałem się, jak to ugryźć, no a że jestem dziennikarzem, no to chciałem wykorzystać znajomość różnych sfer. No nie, można by powiedzieć, używając języka młodzieży z gier RPG, to można powiedzieć, że ja jako dziennikarz jestem wieloklasowcem. To znaczy mam pewną znajomość więcej niż w jednej sferze, natomiast żadnej nie jestem jakimś absolutnym ekspertem i trzeba by to jakoś pogodzić, podeprzeć się. Natomiast, no właśnie, zastanawiałem się, z czego tutaj skorzystać. No, odnoszę się tutaj do psychologów. Pojawia się w tej mojej książce Carl Gustav Jung, który poświęcał snom swoje publikacje również. No i ja przed tym, jak tak na dobre zacząłem pisać, to miałem pewien rodzaj snu. No i to jest rzecz ciekawa. Nie chcę, żeby mnie tutaj jakoś zakwalifikować w jakiś taki ciężki New Age, ale powiedzmy o tym, że w tym śnie pokazało mi się drzewo i różne jego gałęzie, które od razu odczytałem, że chodzi o właśnie korzystanie z różnych. Każda gałąź to jest jakby gałąź pewnej wiedzy i należałoby się na niej skupić i nie pomijać jej. A później pojawiły mi się w głowie trzy książki, z czego tylko jedna wiedziałem, jaka jest. No to było Bycie i czas Heideggera. Nie będę się przechwalał, żebym jakoś bardzo mocno tę księgę znał, znam wyrywkowo, znam pewne cytaty i koncepty, natomiast chodziło bardziej o to, że zinterpretowałem tak, że no nasze bycie i czas na Ziemi są ograniczone i trzeba je wykorzystać w odpowiedni sposób. Nie wiedziałem, czym w tym śnie są dwie książki, które mi się pokazały. Jedna z nich była czerwona i po kilkunastu godzinach od tego snu, akurat szukając materiałów do tej księgi, no natknąłem się właśnie na takie obszerne opisy czerwonej księgi Carla Gustava Junga. To jeszcze mogła być czerwona książeczka Mao Zedonga. Mogła być, ale tu wydawało mi się, że to jest dobry koncept. No i została jakby trzecia księga. No i mówię, ciekawe, czym to jest. Nie minęły 24 godziny, zadzwoniłeś ty do mnie wtedy i powiedziałeś: Przemek, mam taki pomysł, chciałbym, żebyś napisał czarną księgę. Ja wtedy mówię: o kurczę, to chyba musiała być ta trzecia książka z mojego snu. No mówię, ciekawie się to wszystko ułożyło, dlatego jak zadzwoniłeś, no to stwierdziłem, że no nie mogę odmówić, bo przecież w
polu informacyjnym, jakimś mówiąc metafizycznie, coś nam się już tutaj pojawiło i ten plan na pewno jest dobry. Także to było to przejście między tą księgą czarną, a tymi mitami i zaklęciami. No, książka jest inna, traktuje o szeregu różnych zagadnień. Ona jest podzielona na rozdziały. Jak to każda książka, ale powiedz... Tak. Chociaż nie, no są książki, powiedz... które nie mają rozdziałów. No są. Okay. Ale powiedz, może zacznijmy od tego, jest tam jakaś główna teza, główna myśl, którą można w pigułce przedstawić? To znaczy tak, myślę, że główną tezą tej książki to jest to, że zatracamy pewne poczucie sensu i że ważne jest poszukiwanie pewnych drogowskazów, które by nam pozwalały odzyskać sens w życiu, ponieważ współczesny czas, w którym żyjemy, powoduje pewną erozję, powiedział, wartości, pewną erozję rozróżnień. Coraz mniej, wydaje mi się, rozróżniamy, coraz bardziej starając się być no, tak mocno otwarci, to nam z pola widzenia się pewne rozróżnienia zatracają, w związku z tym nasz świat zamiast się ubogacać, mam wrażenie, że trochę ubożeje i należałoby spróbować jakoś to przeanalizować. Jakieś jedno rozróżnienie, które się zaciera. No, na przykład, no, żeby daleko nie szukać, mamy teraz jakby zacieranie się różnic, Wej bardzo często to porusza, pomiędzy kobietą i mężczyzną. Mamy tutaj pewnego rodzaju paradoksy, bo to często strona lewicowa to podnosi. Ja o tym piszę, że jednym z takich paradoksów jest to, że właśnie lewica, ta inkluzywna, tolerancyjna, bardzo często mówi o prawach kobiet. Jakby i o tym, że no, prawda, rewolucja jest kobietą i musimy tutaj stawiać na kobiety, a jakby drugą ręką mówi to, że tak naprawdę to kobiety i mężczyźni nie bardzo istnieją, bo są to pewnego rodzaju konstrukty społeczne, wywodząc od Judith Butler, czyli no, w związku z tym walczymy o coś, co jest umowne i jakby ty i ja możemy być kobietami, bo sobie tak dzisiaj postanowimy, bo się tak identyfikujemy, więc jakby o czyje prawa walczymy? No to jest jakby jedno z tych rozróżnień. Jakby mamy ich całą masę, rozróżnienia narracyjne, polityczne, prawda? No, przejdźmy trochę na taki temat. Akurat tego w tej książce nie ma, bo było trochę za wcześnie, ale jest to też świeży, dobry przykład. No, na przykład narracyjne kwestie związane z kryzysem migracyjnym, prawda? Mamy tutaj okres wyborczy i tak ludzie wchodzą bardzo gładko w te opowieści, wydaje mi się, bez pewnej dozy refleksji. Przed półtora roku temu... Ale opowieści po obu stronach oczywiście, barykady opowiadane. Oczywiście, opowieści po obu stronach barykady. I tak półtora roku temu mieliśmy kryzys na polsko-białoruskiej granicy, który poprzedzał wojnę na Ukrainie, no i jakby... Jedna strona sporu no, akcentowała, że twardo trzeba granice stawiać. To jest w ogóle też ważna rzecz, bo granice to jest w ogóle w naszym życiu osobistym też ważna rzecz. Każdy powinien pewnie granice, których nie pozwala innym przekraczać. No a druga strona jakby budowała taką narrację, że jest to krwawa granica, że ci pogranicznicy no, mogą budzić pewne skojarzenia, prawda? Z czasami ciemnymi, czasami wojen, kiedy się nie dba o życie ludzkie, o życie kobiet, dzieci i tak dalej. No a dzisiaj mamy kwestię, kiedy obie strony głównego sporu politycznego obrzucają się oskarżeniami o na przykład napływ niekontrolowany migrantów z Afryki, że to jest pewne jakieś zagrożenie i jedni drugich oskarżają. A na to się nakłada przecież opowieść bardzo świeża Agnieszki Holland z Zielonej Granicy, którą ja streszczałbym... Ale obejrzałeś czy nie? Całego filmu jeszcze nie obejrzałem, nie zdążyłem, obejrzałem częściowo. Na cztery osoby, z którymi rozmawiałem na tym filmie, tylko jedna obejrzała. Całość, do tej pory. Tak, ja obejrzałem szereg scen. Na razie rysuje mi się to taki obraz. To jest tego, swoją drogą niewątpliwy sukces, żeby nakręcić film, o którym wszyscy chcą mówić, ale nie wszyscy chcą go oglądać. No, nie wszyscy go chcą oglądać. Myślę, że jednak Agnieszka Holland by się podpisała pod tymi słowami, które były te półtora roku temu jakby bardzo modne, że żaden człowiek nie jest nielegalny. Czyli traktujemy tych wszystkich ludzi z pewnym szacunkiem. Były takie w dyskursie publicznym głosy, wpuśćmy tych ludzi. No, a dzisiaj mamy takie dwie opowieści koegzystujące chociażby akurat na opozycyjnej stronie, że ten jeden człowiek jest nielegalny, Białoruś, no a z drugiej strony PiS nam wpuszcza migrantów z Afryki. No dobra, a te mity i zaklęcia, to o co chodzi? Chodzi o to, że stawiam pewną tezę,
No, mit w ogóle, wywodzący się z pradawnych czasów, one przeniknęły i zachowały się w naszym życiu, on nam jest jakimś drogowskazem, on nam często zawiera pewną dziejową prawdę, pewną prawdę obyczajową, jakąś etyczną, moralną, jest pewnym, może być traktowany jako drogowskaz. Natomiast i tak tutaj stawiam to rozróżnienie, że zapomnieliśmy o pewnych mitach, o pewnych postaciach, o pewnych symbolach, wypieramy je, traktujemy je jako pewne gusła, rzeczy niemodne, archaiczne, niepotrzebne, a z drugiej strony karmimy się różnymi rodzajami zaklęć, które ja upatruję jako coś płytszego, coś takiego z pogranicza, coś może nie z pogranicza, w ogóle ze sfery magii, ale takiej magii myślenia życzeniowego. Mhm. Więc jakby przeciwstawiam mit... mit, który upada albo którego już nie chcemy, to na przykład? Mit, który upada, a którego... Na przykład człowiek jest kowalem własnego losu. To bardzo często mówi się o tym w sposób pejoratywny, jest to taki mit. I jeśli spojrzymy na pewne, narracje i opowieści, usłyszymy bardzo szybko, że człowiek jest, prawda, od początku uwarunkowany przez kapitalizm, przez jakieś środki zewnętrzne, że tak naprawdę to nie ma nic do powiedzenia, nie ma nic do zrobienia. No chyba, że chodzi o kwestię płci, to wówczas wtedy już... Wtedy tak, to jest ta jedna sfera, decyduje. Władzę. Tak, jest decydent. Tak. Natomiast w kwestii swojego życia, kierowania nim, to średnio, bo jeśli jesteś bogaty z dobrego, inteligenckiego domu, to wszystko zostało już zaplanowane i nie mogło być inaczej, że nie dziwne, że masz fabrykę, piękny samochód i wianuszek wspaniałych przyjaciół. A jak jesteś biedny, z małej miejscowości, miałeś ubogich krewnych rodziców, to znowuż nic się nie mogło zmienić, bo twoje życie zostało zaprogramowane tak, nie inaczej, więc mit kowala własnego losu jest do kosza. Mhm. Ja z tym polemizuję w tej książce, między innymi z tym mitem. Ale czy tym... umykającym, odchodzącym mitom, które znikają, czy na ich miejsce wchodzą jakby zaklęcia konkretnie w tych konkretnych sferach, które te mity wcześniej wypełniały? Tak, to się bardzo często zdarza według mnie. Co by weszło w twym ujęciu w miejsce tego mitu o kowalu swojego losu? Jakie zaklęcie? Myślę, że zaklęcie, na przykład zaklęcie bezpieczeństwa może wchodzić tutaj, to, że powinniśmy dać większe pole do popisu państwu, które by objęło swoją opiekuńczą ręką obywateli, zaopiekowała się o to, żeby ci w sposób prawidłowy poprowadzili swoim życiem, albo żebyśmy zabronili w jakiś sposób im popełnienia błędów. Bo dużo miejsca poświęcasz na przykład właśnie tego rodzaju, jak to się nazywa, nie patriarchalizm, tylko umknęło mi to słowo na P również. I nieprotekcjonizm, niepaternalizm. Paternalizm, tak. Czy poświęcasz temu paternalizmowi państwa dosyć sporo miejsca w kontekście epidemii, na przykład COVID-u, czy tam wirusa. Koronawirusa. Tak. Wydaje mi się w ogóle, że to jest bardzo ciekawy przykład i on również, jakby minęły nam jakby 2 lata od tego najcięższego lockdownu, który się przetoczył przez Europę i wydaje mi się, że nie zostało to podjęte w jakiś należyty sposób pewnej mentalnej obróbce. Nie przedyskutowaliśmy o tym na spokojnie, bo w pewnej sferze opowieści i narracji, kiedy ten wirus szalał, to mieliśmy pewne, jakbym to nazwał, prezentacje cnót. Każdy, kto z tych osób publicznych, które starały się na ten temat mówić, to chciały prezentować swoją cnotę, że tak, jest poważna sprawa i musimy działać, a każdy, kto wchodził z tą taką narracją wiodącą w polemikę, był narażony na pewne od razu ataki o nieczułość, o jakiś darwinizm społeczny, o rodzaj właśnie znieczulicy, braku myślenia o osobach starszych i tak dalej. Albo po prostu o nienaukowość, czy nie podąża za wskazaniami nauki. Mieliśmy takie ciężkie jakby oskarżenia ludzi, na które na ludzi spadały. Często na ludzi, bym powiedział, o których ja też wspominam, z pewnym dorobkiem naukowym, których nie można nazwać jakimiś prostaczkami, tak? Bo w tą polemikę z tą główną agendą covidową wchodzili różni ludzie. Ale z punktu widzenia właśnie, czy z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, na te lockdowny, na powszechne szczepienia, które nie były przymusowe, ale tak była skonstruowana potem rzeczywistość, że trzeba się było zaszczepić. Ja oczywiście się zaszczepiłem i absolutnie nie neguję wartości szczepień i nie jestem autorytetem też w ocenie tego, jakie one miały
poziom skutków ubocznych. Ja wiem, że pojawiło się wiele prac i jak jakaś praca wykazuje, że one miały dużo tych skutków, to ci, co są przeciwko szczepieniom, wymachują tą pracą. Jak się jakaś ukazuje, że miało mało, to z kolei ci przeciwni też wymachują, że proszę bardzo, udowodniliśmy, że jednak mało miało. Jakby, to nie wchodzimy w te kwestie medyczne, nie, jakby jest stricte. Poza moim i twoim zresztą też polem zakresem kompetencji jakiś, no. Tak. Więc, ale właśnie co do dyskusji i co do sposobu narzucania tych wszystkich mechanizmów, czy lockdownowych, czy szczepionkowych, z perspektywy czasu, jak to widzisz? Znaczy, z perspektywy czasu mnie się wydaje, że pod naszą szerokością geograficzną to nie było żadnej debaty. Wybuchła wojna na Ukrainie i tak to się wręcz pokryło, że te obostrzenia jakby nagle się skończyły mniej więcej w podobnym czasie, kiedy Putin najechał na Ukrainę, to nam dobiegały do końca te obostrzenia i nie zostały podjęte pewnej refleksji. Takie mam wrażenie, bo oczywiście nie dyskutujemy, ja w tej książce też nie dyskutuję z jakimiś medycznymi wskazaniami czy opracowaniami. Aczkolwiek no pewnie te też były różne, bo no mamy różnych wirusologów, ale a propos jakby wskazań tych wirusologów na ograniczenia wolności i swobód, no to właśnie temu trochę poświęcam uwagi. Wspominam znanego wirusologa Martina Kulldorfa, nie tylko jego, tam Jaya Bacharaye, znanych, uznanych ekspertów, którzy uważali, no, pana Tegnella, wirusologa głównego Szwecji, który podjął inny kurs w tej sprawie, że ich głosy jakoś zniknęły w tej naszej debacie, albo były wyciszane, Czyli to zaklęcie bezpieczeństwa zostało rzucone i nie było sposobu, żeby je zdjąć, żeby to odczarować. Wiesz, rzecz zupełnie rzeczywiście bezprecedensowa w skali naszego tygla kulturowego, kultury zachodniej, jak to nazywam, euroatlantyckiej, bo mieliśmy w przeszłości pewnego rodzaju epidemię i nikt nie podjął aż tak radykalnych kroków, żeby na przykład kogoś, zważywszy na bezpieczeństwo, no nie wpuszczać do autobusu. No mamy oczywiście w historii takie przykłady, jak ludzie byli trendowaci, na przykład to się ich tam gdzieś izolowało, albo czasem nawet byli wygnani, no ale to czasy głęboko jakby no, poprzedzające późniejszą kulturę wolności, demokracji. Przede wszystkim poprzedzające pojawienie się medycyny, która dosyć szybko sobie ta współczesna medycyna poradziła z trądem. Więc tutaj rzecz bezprecedensowa, tak. Według mnie i nie podjęto przynajmniej na razie według mnie na takiej należytej debaty nad tym, czy aby czegoś tutaj nie pominęliśmy. Według mnie nie bez przyczyny jest też to, że ten wirus wybuchł w Chinach, w Wuhan. No i tam to się zaczęło i tam Europa i Ameryka obserwowały na reakcję, jak Chiny zareagują. No Chiny są znane z kolektywizmu, nie jest to kraj demokratyczny. Nie ma tam wolności jednostki, jest tam właśnie ten mrówczy kolektyw, więc podjęto takie działania. Zastanawiające jest to, dlaczego bez jakiejś wielkiej refleksji Europa, która ma na sztandarach inne wartości, zaczęła to kopiować. No panika, po pierwsze panika, po drugie to, co mówisz, to umiłowanie bezpieczeństwa ponad wszystko dzisiaj obecnym, chyba wyjątkowo właśnie w Europie. Chyba też problem z imigrantami też częściowo wynika z tego zaklęcia bezpieczeństwa, że nawet to na prawicy to zaklęcie działa, bo jak sobie posłuchamy tego, co mówią ludzie przeciwni imigracji, no to mówią, że to jest po prostu niebezpieczne, że ona będzie niszczyć naszą tkankę narodową, tożsamości, że będzie niszczyć nasze instytucje, że będzie niszczyć, drenować nasz budżet, że przede wszystkim będą jakieś masowe gwałty tutaj w Parku Łazienkowskim, tak spłycając. Tak. No przede wszystkim są to argumenty, które się odwołują do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Dajemy to bezpieczeństwo, nagle stało się najważniejszą wartością. Jest taki Bertrand de Jouvenel, już nieżyjący francuski historyk, on był zresztą socjalistą, ale z bardzo takim szerokim poglądem na świat i często zresztą cytowany przez nawet libertariańskich autorów, ponieważ bardzo tak racjonalnie opisywał i umiał oddzielić swoją aksjologię i własne przekonania dotyczące systemu gospodarczego od opisu. I on opisywał świat jako właśnie walkę, czy społeczeństwo jako walkę dwóch wartości, wolność i bezpieczeństwo, ale no w jego optyce wolność to nie jest ta wartość jakby wybierana jako opcja zero, jako opcja pierwsza. Wolność jest tą wartością, do której ty dochodzisz, której ty musisz chcieć, bo a bezpieczeństwo jest jakby zrozumiałe samo przez się i jest tą pierwszą wartością, do której dążymy. I tak mi się przypomniało jakieś... Zdecydowanie tak. I myślę, że tym tropem takiego szerokiego spojrzenia
wychodzą naprzeciw mu też współcześnie żyjący dziś myśliciele, których również nie możemy posądzać o jakieś przesadne, bym powiedział, umiłowanie liberalności czy sfer wolności gospodarczych. Mam na myśli filozofów, na przykład wiekowego włoskiego filozofa Giorgio Agambena, ale również teraz zyskującego na popularności niemieckiego filozofa koreańskiego pochodzenia Byung-Chul Chana. Oni obaj używają takich, a propos tego, z czym mieliśmy do czynienia, takich określeń biopolityka. No, Agamben to w swojej książce Homo Sacer jakoś tam mocno rozwija, mówiący o tym, że właśnie bezpieczeństwo stało się taką wartością nadrzędną i ta medykalizacja pewnych procedur stawia pewne znaki zapytania pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem wolności ludzi. A są to ludzie, którzy przecież no, nie są to libertarianie, nie są to jacyś z krwi i kości wolnościowcy, którzy by patrzyli na te sprawy w sposób jednoznaczny, a jednak oni również dostrzegają ten problem. Co czytelnik z twojej książki może wynieść, czego się może nauczyć? No bo to, że opisujesz tam różne przykłady tych zaklęć, które są rzucane w miejsce uchodzących, zanikających mitów, to jedno, ale czy to jest książka z morałem? Znaczy nie w sensie, że dajesz komuś jakieś rady życiowe, ale czy to jest książka, po której komuś coś się rozjaśni? Albo na co, na jakie rozjaśnienie, w jakim obszarze można liczyć? Tak. No, wiadomo, żeby wskazać komuś jakieś drogowskazy jasne, to jest potwornie trudna sprawa, nie podejmuje się. Panie premierze, jak żyć? Jak żyć, właśnie. Znaczy, ja wskazuję tutaj na wartość, na podjęcie próby no, niuansowania, patrzenia na rzeczy maksymalnie szeroko, nie zamykania się, w pewnych kwestiach odwoływanie się do próby poszukiwania jakichś uniwersalnych wartości, które mam wrażenie, że giną nam gdzieś pod naporem takiej technokratycznej ekspertozy, bym powiedział w ten sposób. Mhm. To znaczy gdzieś umyka nam pewne źródło, a próbujemy zagospodarować to na bazie jakiejś takiej czegoś, co nam umyka. Ale brzmisz jak konserwatysta. Tak myślisz? Tak mówisz? Znaczy książka mi wydaje mi się, żeby była jednoznacznie w takim konserwatywnym nurcie. No to jest ciekawe. Być może tam są takie wątki. No ja jest, ta książka i ja tam wyjaśniam w niej również. W pewien sposób się rozliczam jakby ze swoimi poglądami w niej, ze środowiskiem swoim, które, do którego jakby przynależałem, bo zawsze się deklarowałem jako liberał. Natomiast wydaje mi się, że my, liberałowie, po drodze w tym szybko zmieniającym się świecie, trochę nam te wartości gdzieś pouciekały. Te wartości uniwersalne, wolność, ale też umiejętność rozróżnień. Gdzieś... Ale masz na myśli liberalizm w jakim rozumieniu? A w szerokim. Mam wrażenie, no, jeśli mówiliśmy o pandemii, to na pewno w kwestiach gospodarczych, ale wolności osobistych, w takich czyli jakby maksymalnie szeroko. Liberalizm światopoglądowy i gospodarczy zarówno, bo to jakby utraciliśmy w dużej mierze w czasie pandemii, zarówno tych swobód obywatelskich, jak i gospodarczych, no bo przedsiębiorcy przecież mieli bardzo utrudniony dostęp do rynków, do swojej działalności. Także mam wrażenie również, że moje liberalne środowisko trochę bezrefleksyjnie dało się drenować przez lewicę. To znaczy lewica zaczęła narzucać liberałom pewien schemat działania i decydować o tym, co można mówić, co w tym zestawie może się znaleźć, a co nie. No, pamiętam, no, niedawno taka młodzież spod znaku lewicy klimatyczna zagłuszała podczas jednego z wydarzeń właśnie prelekcję zaproszonego tam Leszka Balcerowicza, bo im się to po prostu nie podobało. Tak, podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. W mojej Łodzi podczas Igrzysk Wolności właśnie Leszek Balcerowicz miał utrudnioną prelekcję, dlatego że po prostu no, to jest jakby kolejny kamyk w tej książce. To znaczy to, że jakby świat emocji bardzo mocno przenika do naszego świata. Wewnętrznego i zewnętrznego. Emocje zaczynają nam dyktować wiele rzeczy. Jeśli ja tak czuję, to znaczy, że tak jest. Jeśli czuję, że Balcerowicz nie powinien przemawiać, to mam moralne prawo, wyższość i cnotę do tego, żeby Balcerowiczowi uniemożliwić wystąpienie. Uważam, że to jest niebezpieczne i właśnie liberałowie, to było jedno z takich zderzeń, gdzie mogli być poczuć się zszokowani, ale tak to właśnie jest. Że sami sobie pościelili na tym łóżku. Sami ich zaprosili i będą się z tym zmagać. Tak. Także to jest moje publiczne też rozliczenie. Ale dobrze, to jeszcze chwila. Skoro stwierdzamy, diagnozujemy upadek tych mitów i pojawienie się tych zaklęć, mamy jakąś pozytywną, jakiś pozytywny program?
alternatywę. Mhm. Znaczy, no właśnie, ja też tej książce chciałem uniknąć jakiejś kwestii, prawda, bo to często to jest takie bardzo mocno prawicowe i też w jakiś sposób historyczne, tylko na drugim biegunie, że o, zaraz nam się świat zawali, prawda, mamy już koniec wartości, koniec człowieka, koniec tego świata, który znamy, czeka nas jakiś powrót do zupełnie wieków ciemnych, bezwartościowych. Nie chciałem wchodzić w taką diagnozę, takie narzekanie skrutonowskie, bym powiedział, ale chciałbym, no właśnie bez tych emocji, przyglądać się tym różnym zjawiskom, które mają miejsce i starać się pokazywać to, że gdzieś pali się światło pewnego niuansu i że możemy starać się rozmawiać, no właśnie też by nie zamykać się, rozmawiać się, starać się w ramach różnych środowisk obserwować pewne rzeczy, kontynuować dialog. Może nam to pomoże dojść do pewnych wspólnych konkluzji. No właśnie pandemia była takim czasem, kiedy ten dialog był uniemożliwiony i według mnie bardzo dużo złego się wówczas wydarzyło. Niech ta książka będzie takim początkiem dialogu o tych kwestiach, bardzo ciekawe ujęcie tematu. Nie siedzę aż tak głęboko w tego rodzaju myśli, żeby stwierdzić, czy oryginalne absolutnie, czy to rozróżnienie mity i zaklęcia to jest twoje autorskie w tym kontekście konkretnym rozróżnienie, czy to jest cytat, czy wypada teraz pytać tak, o takie rzeczy w kontekście... Pytaj, czy to jest autorskie. No tak, tak, w kontekście pewnych sytuacji ze świata geopolityki warto dopytać. Tak, tak. Przyznaj się, komu to ukradłeś. Nie, no żartuję oczywiście. Nie, oczywiście. Ale... Ty czytałeś tę książkę, zresztą jesteś na bieżąco. To jest akurat moje autorskie. Zastanawiałem się, jaką właśnie busolę narracyjną znaleźć, jaki punkt zaczepienia. Długo nad tym myślałem, nie chciałem od nikogo podbierać. Nie przeczytałem wszystkich książek i nie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nikt takiego rozróżnienia na mity i zaklęcia wcześniej przede mną nie znalazł. Ja nie spotkałem się i takie rozróżnienie zastosowałem do tego. Do tego też Państwa zachęcam, żeby to zweryfikować, sprawdzić, przeczytać. Chyba już niebawem ludzie będą mieli okazję to zrobić, Sebastian. Będą. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Zapraszam do lektury obu książek. Czarna księga na podniesienie ciśnienia, a mity i zaklęcia XXI wieku, żeby zrozumieć, dlaczego ta czarna księga w ogóle musiała powstać tak naprawdę. Dzięki wielkie. Subskrybujcie kanał Weja co wtorek o 19:00. Moje rozmowy.